Starting recording. Ok, myślę, że warto kontynuować temat PCR testów, wejść głębiej w regiony właśnie wirusa, konserwatywne w regiony, to co te testy wykrywają, to na co są czułe, czyli te trzy regiony. I chciałbym jeszcze, żeby może pan dodał w takim razie, jak wykrywane są warianty dane koronawirusa? Tak, to jest oddzielna chyba historia, bo z tymi wariantami, te warianty to jest takie straszenie, prawda, czarnym ludem, prawda? Nie rozumiem zupełnie tego, ale za chwilę będę o tym mówił. Mianowicie, jeżeli chodzi o badanie, prawda, tego, o diagnozę zakażeń tym wirusem, bo pierwsze, jak powtarzam ciągle, że wymazy nosogardła nie świadczą o niczym. I to, załóżmy, czy ktoś jest zakażony, czy niezakażony, jakim wirusem, prawda? Ci, co twierdzą, że wiedzą, jakim wirusem, jak na przykład chyba Tomasz Grzybowski właśnie z Uniwersytetu w Bydgoszczy, czy w Toruniu, już nie pamiętam, miał na ten temat cały wykład. I niestety tego nie rozumiem, dlatego że jeżeli są trzy regiony oznaczane tą samą metodą, czyli oznaczane fluorescencyjnie, co można zrobić, to jest zwane multipleksowanie, to trzeba pamiętać o tym, że mogą być na rozmaite wirusy, na które te wszystkie trzy regiony mogą dać jakąś reakcję, a nawet jak nie ma żadnego wirusa, to po prostu, jeżeli się robi powyżej 20 kilku, a wszyscy prawie tak robią, cykli to oznaczenie, to może nie być żadnego wirusa i wszystkie te trzy regiony dadzą sygnał pozytywny. I multipleksowanie z metody, która nic nie wykazuje, robienie tego jeszcze bardziej skomplikowanie, jeszcze bardziej jakby starać się, żeby ta niedobra metoda była lepsza, to się nie da niestety. To znaczy z dwóch niedobrych oznaczeń, już nie mówię, że z trzech niedobrych oznaczeń, nie wyjdzie dobre oznaczenie, prawda? Jeżeli by to było robione poprawnie i wykryło koronawirusa, to po co? Co z tego wynika? Nic z tego nie wynika, prawda? Bo jak wiadomo, znalezienie nawet tego SARS-CoV-2 w wymiarze z nosogardła, no niczym nie świadczy, że jest jakieś zakażenie tym wirusem. To w ogóle jest bez sensu. I to, jak pan prawda, Tomasz Grzybowski powiedział, no ale to nie jeden region, tylko trzy, no to tu pasuje, prawda, to właśnie to powiedzenie przywitane Szwajkowi, który już chyba gdzieś mówiłem, o hrabini Hawankowej w czeskich Pardubicach, która kupiła sobie trzy nocniki, postawiła jeden w sypialni, drugi postawiła w łazience, a trzeci na parterze. Ale jak przyszło co do czego, to i tak zsiusiała się na schodach. Więc nie można z trzech, prawda, rzeczy zrobić jednej, złych rzeczy zrobić jednej dobrej. Po prostu to tak wygląda, że jeżeli się wymyśliło, że jeden region nie działa, już nie mówimy, że jeden region oznacza koronawirusa w wymazie nosogardła, w ogóle jest bez sensu, to daje się jeszcze dwa regiony. To nie ma wszystko absolutnie żadnego sensu. To w ogóle do niczego nie jest potrzebne. A badanie tych wariantów jest, proszę pana, ponieważ jestem specjalistą, prawda, od także tej... Aha, jeszcze z panem Grzybowskim. Pan Grzybowski opublikował tak zwane drzewko filogenetyczne i zachował się jak pan Jourdain, prawda, u Moliera, świętoszku Moliera, który nie wiedział, że mówi prozą. Mianowicie pan Grzybowski nie wiedział, że to jest drzewko filogenetyczne. Powiedział, że to jest jakieś coś, wektory tego owego. Ale po prostu to jest metoda, którą ja stosowałem właściwie od 1989 roku, ucząc się molekularnej taksonomii. No jak już mówiłem, byłem także tym jednym z tak zwanych kuratorów GenBanku właśnie do molekularnej taksonomii właśnie tych mikrosporidiów, ale także uczestniczyłem w różnego rodzaju konsultacjach innych grup organizmów. No i te warianty to oznaczają jak najbardziej głównie w wirusie HIV. Ale proszę zwrócić uwagę, wirus HIV był, no, bardzo ostry wirus, bardzo niebezpieczny.
Każdy o tym słyszał, ale nikt nie dyskutował żadnych wariantów w prasie, ani w tym, ani żadni naukowcy nie wychodzili i nie dawali wywiadów do Gazety Wyborczej, czy jacyś posłowie, jakaś pani Mucha chyba opowiadała jakieś kompletne bzdury o wariancie Omikron, nie zdając sobie sprawy, co opowiada. Bo te warianty, tak jak w HIV, to jest pewno continuum, dlatego że te wirusy renowe się bardzo, bardzo się zmieniają i po prostu mutują bardzo często. Jeżeli się da te wirusy rozdzielić przy pomocy takiej techniki jak klonowanie na przykład w danych latach, to można określić tak zwaną chmurę wirusów, prawda? Czy rój, bo swarm to powiedzmy sobie jest rój. I to jest normalne, te wirusy mutują i powstaje bardzo dużo tych różnych tych, ale widać pewną prawidłowość, to znaczy ten rój zmierza w jakąś stronę, prawda? Bo kolejne mutacje i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście wśród tych wszystkich mutacji są mutacje, które są letalne i ten wirus, nawet jeżeli zainfekuje jakąś komórkę, to ten wirus już nic tej komórce nie zrobi albo zrobi bardzo niewiele i już nie będzie mówić dlaczego, ale po prostu jeżeli jest to continuum, to znalezienie jakiejś sekwencji, mówienie ta sekwencja to jest nowy wariant, to jest po prostu następne oszustwo. Jest to continuum. Nie ma, że jeden wariant się wszędzie pojawi. Skąd takie w ogóle rzeczy są mówione, prawda, w prasie i przez różnych tak zwanych, prawda, speców od COVID-u? Oni używają metody już nie takie, jak myśmy używali dawniej, która naprawdę polegała na rozdzieleniu tej chmary na cząstki składowe, tylko używają metody bardzo prostej, bo niestety ta metoda zawiera sobie software i jeżeli ktoś nie ma pojęcia, co robi, to nie, to jak mi się wydaje, większość tych covidian, zapytałem się pani kiedyś Szuster Ciesielskiej, co to znaczy, że pani napisała o takim, prawda, regionie, zapytałem się mojego kolegi, właśnie mojego studenta z dawnych lat, prezesa Polskiej Akademii Nauk, prawda, Jerzego Duszyńskiego, dlaczego dana sekwencja wzbudza niepokój. To w ogóle jest antropomorfizowanie sekwencji. Ja nie wiem, trzeba być kompletnym baranem, żeby coś takiego powiedzieć. Sekwencja nie może wzbudzać niepokoju. To jest genotyp, a tylko fenotyp wirusa, który stwierdzono, może wzbudzać niepokój. Ale niestety jest to czas właśnie dla ludzi, którzy nie mają pojęcia o tym, co mówią, a z kolei ludzie, którzy słuchają, mówią, o profesor, prezes Polskiej Akademii Nauk powiedział coś, prawda, prosto, prawda, z wysokości, prawda, dla nas niedostępne. Ja po prostu opowiada bajeczka, bo powiedzmy sobie chrzani, jak potłuczony, mówiąc zupełnie wulgarnie. Dlatego, że po prostu ten software tych wszystkich, prawda, urządzeń do automatycznego sekwencjonowania, czy nowej generacji sekwencjonowania, szuka to, czego chcemy znaleźć, co chcemy znaleźć, prawda? Więc pojawiła się jakaś sekwencja, pojawiła się w południowej Afryce, nazwano to Omikron i znajduje się ją jednocześnie na całym świecie. Więc proszę Państwa, to jest taki przekręt, że dla człowieka, który ma pojęcie o tych wariantach, o ewolucji wirusów i tak dalej, to ja się z tego śmiałem. Co, jedna mutacja jednocześnie zaszła we wszystkich próbkach na całym świecie? Oczywiście we wszystkich. To jest też przekręt, jak to jest robione. Są do tego sekwencjonowania w Polsce chyba w kilku ośrodkach, w Stanach 80, są zlewane razem te próbki, są sekwencjonowane i następnie softwarem szuka się danej sekwencji. Ale danej sekwencji, a nie wszystkich możliwych sekwencji, załóżmy białka kolca. Więc to wszystko to jest po prostu znowu ten nowołysenkizm, że się sprzedaje coś ludziom, co z punktu widzenia naukowego, powiedzmy sobie, gdyby nie było tej pandemii, byłoby odrzucone przez większość recenzentów jako coś po prostu no, niewiarygodnego. Ale nawet w Stanach Zjednoczonych koło nas widzieliśmy ludzi, którzy stali w kolejce do szczepień, byli tak przerażeni, prawda, tym Omikronem. Teraz to już zniknęło, bo ludzie przestali. Kilka razy się ludzi postraszy, to przestaną w to wierzyć. Ale sprzedano ileś miliardów szczepionek po jakieś 60 dolców od jednego ukłucia. Proszę sobie wyobrazić, ile te firmy zrobiły pieniędzy na sprzedawaniu czegoś, co można nazwać tylko maścią na szczury, bo to na nic nie działa. Ktoś nie wie, co jest maść na szczury, może posłuchać piosenki
prawda, tego Andrzeja Rosiewicza w Lubartowie, prawda? Więc to jest, to dla mnie jest to absolutnie przerażające, tego typu nauka o wariantach, która jeszcze sięga, prawda, Bruku, bo jest omawiana, prawda, przez nie tylko przez tych pornografistów, jak Pyrcz, czy pani, prawda, Szuster-Ciesielska, czy Dziesiątkowski, czy ten Cesak, o Cesak jeszcze też opowiada rzeczy niesamowite, czy pan Fiałek, który chyba już naprawdę nie wie, co mówi. Więc to po prostu ci ludzie wam kłamią. Po prostu kłamią w żywe oczy, podnosząc sprawę tych wariantów. Wariantów są miliony, prawda? Ale nagle wszyscy dostali ten sam software i szukają jednego warianta i znajdują go wszędzie. Jak to ma coś wspólnego z ewolucją, nie? Która zachodzi przypadkowo? Nic nie ma wspólnego, po prostu jest to oszustwo. Znaczy te warianty istniały już od dawna w tych wszystkich, prawda, w tym roju sekwencji, które się pojawiały. Tak, no to jeszcze czynniki pozytywnej selekcji. Wiadomo, że różne są czynniki, które wpływają na ewolucję wirusów, ale przede wszystkim trzeba zacząć od podstaw, że te dane odnośnie wariantów i dane odnośnie prewalencji przecież wirusa SARS-CoV-2 są no, po prostu niejasne i niewiarygodne. Dobrze, to panie Kubo, na tym skończymy, bo ja już muszę zająć się innymi rzeczami. Bardzo dziękuję za pana cierpliwość i za pytania, które jakoś uporządkowują ten wywiad. I po prostu będziemy rozmawiać jeszcze o różnych innych aspektach tej pandemii, dlatego że no, musimy i powinniśmy rozmawiać o szczepionkach, prawda? Co ja sądzę na temat szczepionek, a sądzę dużo, bo wiem dużo na temat tych szczepionek i nawet ukazało się co nieco ciekawych prac na ten temat i też pojawiły się ciekawe wyniki. Ale o testach, jeżeli pan coś jeszcze będzie chciał się zapytać, to o testach, bo to jest po prostu początek. To są te gliniane nogi, te testy, na których oparta jest cały ten fałsz tej pandemii. Poza tym powinien pan zadać to samo pytanie, co któryś, bo to trzeba też powiedzieć, bo niektórzy są bardzo sceptyczni. Na co ludzie umierają? No? Bo ludzie umierają. No? Ale na co ludzie umierają? Bo to zostało też w pewnym sensie zwichrowane na to, że mówić, że ludzie umierają tylko i wyłącznie na SARS-CoV-2. Znaczy na COVID. Prawda? Dobra, to dziękuję bardzo i do następnego odcinka, który zaczniemy po kilku dniach nagrywać. Dobra. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia.